Powiem wam, że jest godzina 6 zaraz, a w Radze minie tyle ludzi, że ja nie mam gdzie zaparkować. Chyba pierwszy raz takie coś jest. Czyli może będzie bardzo dużo gołębi. Lecimy w targ. Patrz, że chlibek jest. Nie wiadomo od czego, dlaczego. Tak, jak kupiłem? Srebrniaka. Brązowy. Czerwony. Kurwa, ja po ile ciemne? Wszystkie? Wszystkie to po 8. Co potrzeba teraz? Dyszwanc? Samica i samy. Nie do. Zakupy podczynione, bez sensu. W jedynków nikt nie chce. Wracają do domu. Targ ogromny, ten też od kolegi Roberta z Kobyłki bodajże. Na obcego dzisiaj poleci. O, kupiłem szwanca żółtego. Zobaczymy. Jasne też od kolegi. Zobaczymy. Ludu. Ile takie czarne? 4 dychy para. Dobra, trzeba jechać do domku. Zeszło się na targu 9.01. A jak się wjeżdża na dom na podwórko, to poczta już chodzi. I one są. O, są, już uciekają nawet samoloty. O, najweselsze gołąbki. Tak latają, klepią, o, uciekają. Pocztowe na wiosnę to są ciekawe, poszły w pola. O. Tata ja lubi rano wypuszczać, zobaczcie jak poszły, co im się stanęło. Samolotom. Jakiś obcy będzie szedł, o, słońcu nie widać. To do takiej wesołej gromady zawsze coś może dobić. O, jakie wesołe, zobaczcie. Tu część, tu druga część. Że one nic nie przyprowadzają, to ja się dziwię, ale jeszcze nie wszystkie. Sąsiad tylko korzysta, bo mówi, że ile razy tutaj wypuszczone są, przyprowadzają. O. A u was nikt nie patrzy, tylko tak i wszystko siada do mnie. Bociany się zaparzyły, zaraz jeśli dzisiaj mam wolne, to tam przylukam, czy ona nie będzie szła do wyszwanca. Pocztę tylko zamknę, o, bociany się rzuciły mnie pod kratę, zaraz będą się parzyć. Jeszcze jeden tylko został siwek. Dzisiaj na targu w Radzyminie dużo znajomych, że ja ich tak nie znam jak oni mnie z filmów. Także pozdrawiam wszystkich z Radzymina, z którymi dzisiaj coś tam zagadałem. Oczywiście nie wiem jak się nazywają w większości.
ale zawsze miło jest sobie porozmawiać. O, wujek Janek pędzi już. Może najpierw pojadę do wujka Janka. Ale nie chce mi się za bardzo, bo u niego to zaraz poganiam. Mam na obce. Od Roberta z Kobyłki dał mi swojego Budapeszta 7-letniego starego. Zobaczcie, jak się zmienił, mówi. Był ładny po 7 latach. By go nie poznał, jak wróci. Założymy jakąś obrączkę, bo jest pusty i zaraz go wypuszczę tu do swoich i poganiam. Założyłem mu takie znaczniki. Chodź tu. O. Rzucę go. Niech posiedzi chwilę. Zaraz pogonię. Może wróci do Kobyłki. Będzie miał za 30 km pewnie. No, tutaj moje wiedenki wróciły do domu. Nikt ich też nie chce. Cholera, to jasne. Zobaczymy, co ten kolega tak się śmiał ze mnie. Jakie brałem. Ten jasny to jest, o, jego młody. Siada mu na drzewo podobno. Dlatego go likwiduje. Ale to jest z tych gołębi, co z Łodzi wtedy miałem. No i taki. To coś się stało, no kurwa, patrz, jasny siedzi, jest ciemny. O Jezu. To rozszarpał do mnie, naprawdę, bo mówię, że normalnie by wpadł, to mnie tutaj rozszarpał. Jasny jest z Łodzi, z tych gołębi, co ja koledze właśnie sprzedałem. On młode pociągnął i to jest młody z tych jednoczego, bo Darek dzwonił, muszę odebrać. Szaleje po gołębniku. Dobra, go w górę. Wyszedł okienko. Pewnie nawet nie dotknie. Dachu, jak to się mówi. Gdzieś kurde pocztowy wlazł. Co one za salta robią? Gdzie ten Budapeszt jest w tych gołębiach? Jest. Jest tu na dole, go widać. Co one robią? Zobaczcie. Pocztowy to jak jastrząb będzie. A utrzymuje się. Ale już tutaj wyprzedza stado. Idzie na czub. Zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście ja go zamykał, już nie będę. Jak wróci mu się. Głodne są, głodne, bo ja ich od wczoraj za to siadanie nie karmiłem. Także można powiedzieć, o, pusto. Pusty zbiornik. O, pusty zbiornik. Pogoda ma się zaraz zepsuć, tak właśnie. Szkoda troszkę. Zaraz wypuszczę. O, dwa pocztowe górą szły i już te dziki tańczyły. Ej, on złapił ten rytm taki w prawo, w lewo, to już nie odchodzą. Oj.
Dobra, niech sobie latają, byle jak to. Razem na kwerki trochę popachać. O, jest, jest sąsiad. Braciak powiedział, że nad nami były wcześniej. Także może ścina będzie. Zaraz zobaczymy, czy się wybiją tu, czy nie. A, ja wiem, dlaczego spędził sąsiad, bo moje się rozerwały tutaj. No ja zawsze jakieś świeżaki mam. Jakiś może nie idzie, chodzę. Może ten z wczoraj. Latać darmo zjadę. Dalej w górę. Tam poszedł. Chyba, że to mój może jakiś uciekinier. O, o, o. O, pobiorą go czy nie? Nie. No ma chęć, to same od niego uciekają. O, 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 o. Robią z wody. Gdzie on jest? Tu leci. Teraz pójdzie do sąsiada. Do sąsiada wpadnie jak zawsze. Wszystko do sąsiada wpada. Nie idzie z powrotem tu. Teraz tutaj. O, może teraz? Nie. Się nie dziwię, że nic nie chce w nim wpaść, jak one robią takie z wody, że... Ładnie ciapie, ładnie. O. Czarny chyba. Poszedł. Się pokazał, ale poszedł. Jak się pocztowy siwek trzyma w locie. No dobra, dam im już spokój. Niech sobie szukają jedzenia po ziemi, bo jak im się da jeść, to będą siedziały w gębniku jak te trutnie. A Budapeszt sobie siedzi dalej. Robert, on dobrze patrzy, on patrzy w stronę kobyłki. Dzisiaj na targu jeden widz mi mówi, że był świadkiem rozmowy, jak jeden miał pantosza i powiedział, że to jest pantosz Tomiliego. A ile za niego? 40 zł. Przecież to kok jakiś. Ale to Tomiliego. Kurde, tego co na YouTubie nagrywa. Nie wiem, czy ktoś sobie jaja robił, czy poważnie mówił, ale ja pantosza za 40 zł to nigdy w gołębniku jeszcze nie miałem. Także nie dajcie się oszukać. Najdroższy pantos, którego kupiłem, to jest ta samica tu. I ona się ostała i dałem za nią 30 zł chyba. To jest, się roz... Nie denerwuje ten telefon czasami. Nie wiem, dlaczego to się rozmazuje? O, i tu cała parka właśnie jest. No dobra, zaraz to wypuszczę. Niech sobie polatają. Tu już coś jajka zaczęło znosić. A jakieś miski mi tu pojedyncze powsadzały. O, winerów też nie kupiłem, ta jedna się chyba sparzyła z tym. Lecą. A pójdziesz. Tu coś z nas akurat Budapeszt. Tam srebrniak. I tyle dziadów nie usiadło.
trzęsie. Wiem, który to się trzęsie. No i niech teraz głodomory szukają, latają, klepią. Tylko najgorsze to jest to, że jak wypuszczę te głębie, to te srebrniaki koroniate, co tam siedziały na strychu, to teraz tam się dobijają, bo tam są te okienka takie z każdej strony, z tyłu, z przodu. Próbują się tam ładować, szukają. Dobra, bo film będzie bardzo długi, to na razie przestanę nagrywać. O, jak to w lutym już będzie cyrk z pustułkami, zanim głębie się przyzwyczają do nich, to będą myślały, że to jastrzębie. O, w lutym zawsze się tutaj gniazdują na tych drzewach. Jak one tam? Nie, może już parę dni są, bo patrzę, że nie jest źle na razie. A potem zaczną się drzeć. To będzie cyrk. Budapeszt zaraz się zerwie. Te drzewa mu przeszkadzają. Myśli. Widzicie, jak Budapeszt chciał usiąść, a to się zerwały? No i zostanie na razie pewnie. A tu siedzi. No dobra, niech sobie latają. Nie zdenerwowałby się, zobaczcie, tam w ogóle nie mogę się znaleźć. Tu wrzucam tylko, gdzie się sparzyły, para. Ciekawe, czy te koki się sparzyły. Ale ciekawe, czy czarne się sparzyły, bo ten czarny, wesoły wyszłanc wyszedł mi z tego, to zaczął gruchać do niego. Zobaczcie, wyszłanc jak się dobija. Zobaczymy, czy czarnuchy się znajdą. Była ona jakaś taka niechętna. O, pójdziesz ty. Może ten wyszłanc samiec będzie jednak? Zaraz zobaczymy. Ciężko się. Ciężko się dopatrzeć, co to będzie. Podniosło się samo towarzystwo. Zobaczymy, czy wyszłanc lata, czy leń. A wyszłanc leń, nawet nie zdążyłem telefonu wyciągnąć, a on już siedzi. Klepanie, latanie. Wiosenne zmagania w powietrzu. Gdzie one są tu? Wiatr, nie, nie lubię wiatru. O, wyszłanca siedzi tu, to leniek, nie wiem. O. Sąsiedzi. Sam już. Trudno, leń, nie leń. Może przez wiosnę przychodzi. Jakieś młode się pociągnie. Oby tylko gruchał. Jeszcze słoneczko świeci, no woweczkę sobie, o, ziarna można sobie sypnąć.
i sobie obserwować. Sąsiad już widzi. Ledwo je widać, te gołębie za tego dachu. A nie widać wcale nawet. A. Zagrały na skrzydłach tylko. Gdzie one są? Słońce mnie tu oślepia. Nie chcą zlecieć. Jeszcze za duże żarcie miały? Robert, ten twój Budapeszt najweselszy na gołębniku, zobacz jak tańczy. U wujka Janka, zaraz wujek Janek przyjdzie. Co tu się stanęło? Podwórko się zmieniło, domów nie ma. Ciemniaków. Brud. Jajek pewnie też młodych. No jak będzie ganiał, zobaczcie. Ale to nie go to samo co mówię, to ci włosy. Kto? A? Tak się będzie druga zwracać, kurwa. No to tam ich podsadzać. A gdzie ten żałobnik nie będzie poleciał? Tam jakieś lata. Co? Tam jakieś lata. A to chuj. To wylot? Nawet. To wylot? No na tamten wylot. A jedno pióro. No tak, to ten. O tu. No ten. To ten jest chujoza? A to stary chodzi górą. Ten, bo widzę. Ten. Przynajmniej wie gdzie trafić. Tak. Zapali się żołniczku. Dobra. Najlepiej chodzę ci teraz, no zobacz. Co? Najlepiej ci chodzę teraz. Ale to jak tam idą? Nie lubię. No na Bóg idą teraz. Nie lubię. Przyjedą za Bóg i po gołębiach. A to spadło, kurwa. Najgorsze co może być, co? Ale to wiosna. Żałobnik stary. A jakiś pocztowy do nich chyba tam wpadł. No to mówię. A nie, to twój. To żałobnik skurwa. Ale wiosenka ładna, nie? Już widziałem tak, bociany, czajki. Bociany widziałeś? Tak. To nie były bociany. Co? To nie były bociany. A gdzie, żurawie? No. Tak poleciał ten żabów. Wczoraj, tak, dzisiaj leciały właśnie. Tak. No to to samo co u mnie. Czy to peszty, czy to ciemne. To samo. Jak im gołębnika nie otworzysz, to będą... To nie posiedzą, co? Wujek nałapał coś tutaj. No, rzeczy. Ciemne, perłowe, takie fajne w sumie, tylko że czarny dziobek ma. Grochowe. Denerwujący ją. No to pecka, tam gdzie jest, kurwa. O, może teraz. Jest obcy Budapeszt, zobaczymy czy usiądzie. Dobrze, cicho. Nie? Muszą przykręcić. O, tu je podbija. Czekaj, jest on? Jest. Jakby leciały do burza na buszach. To to samo co umie. Możesz stać, czekać, prosić. Jest żółty. Jest taki żółty, jakiś pończoszka chyba. Patrz. Co to? Nie. Taki parę kropek ma na tym. Nie, już znowu to samo. Poszedł? Jasnych bocianów brakuje. Już odskakuje. Wujek zdenerwowany. Ale to jest denerwujące, zobaczcie. Jeszcze się rozwaliłem. O, jakie kurde. Co? Może jakby nie wiało, to by szybciej przyszły siadł. Mam już siadł.
Tak to je podbija, tu te deski leżą, to to. Ja tu się nie boję. On jest jeszcze? On już zapomniał, gdzie tu uciekać, jak on już nie ma siły chyba. Jest. Ten kakaowy taki, to twój? Twój? Ostatni siada, no siada. Nakracił się. No jak one zaraz się zerwą? Czy coś ma, albo to skarpetki takie. Ale ma obrączkę, widzę, że ma na lewej obrączkę. Białą może. Nie, no się zerwa, może do budy wejdą szybciej. On to przyszło? Jeden obcer jest. Co? Jest Budapeszt, to było. W górze widziałem, że ma pączoszki. No już za 15:15. Zaraz trzeba uciekać do domu. Jeszcze można sobie chwilę posiedzieć. Dzisiaj jakoś ten dzień się przemęczył, że nie padało. Miało padać, jutro chyba będzie jakoś marna pogoda. No a miałem powiedzieć o tym peszcie. Peszcz się zerwał. Znaczy zerwał się, moje gołębie się poderwały. Chodziło ze 20 sztuk i ten peszcz z nimi, i potem odskoczył i poszedł tam, gdzie zawsze, do sąsiada. Spadł tam do niego. Sam z siebie, także... Takie gołębie teraz. Mądre przy gołębniku swoim. Ale gdzieś dalej to już... No pięknie. Świeci słoneczko. Nie wiem, te czarne czy się sparzyły, samiec się wesoły taki zrobił, tu ta samica chodzi. O, zaczęło wiać. Już nie przedłużając. Dzięki za wszystko, za subskrypcję, za komentarze. Trzymajcie się, na razie, cześć.